kolejnym vlogmasie. Jeden, jak to już w ogóle zleciało, że dzisiaj jest 20 grudnia. Jak widzicie, słuchajcie, ja tak jestem, wiecie, w porannej, może już nie rozsypce, bo już się zdążyłam trochę ogarnąć, zdążyłam się przebrać. Dzisiaj jedziemy do Michała rodziców, konkretnie Michała mama ma dzisiaj urodziny, także dosłownie zaraz się będziemy zbierać. Mamy dzisiaj tempo, zresztą tak jak wczoraj, tak jak codziennie, tak po prostu jak cały czas. Także, no co, mogę Wam mniej więcej zdradzić, co tu się dzieje za tymi drzwiami. Uwaga, uwaga, vlogmas dla Was się montuje! Vlogmas, którego w sumie zobaczyliście już wczoraj. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię, wczoraj wieczorem go widzieliście. Ja jeszcze się muszę ogarnąć, dosłownie, idę się zaraz szybciutko jeszcze uczesać, muszę pomalować usta, na razie sobie nałożyłam tylko ogólnie taki balsam, bo powiem Wam, że ostatnio zauważyłam, że one mi się dość szybko wysuszają, a nie chcę, żeby mi popękały, bo jednak jest chłodno, dzisiaj jest chyba z minus 5 stopni w ogóle, także wiecie, pogoda średnio jest zachęcająca ogólnie, ale dzisiaj spędzamy taki rodzinny czas, więc będzie na pewno fajnie. Pokażę Wam jeszcze, zdradzę jeden sekret, także patrzcie uważnie. Jestem w ogóle pod wrażeniem, zobaczcie, jak Michał się popisał. Zapakował pięknie prezent, nawet jest kokardka, znaczy ta gwiazdeczka taka, wiecie, dekoracyjna, ale w ogóle taki fun fact jeszcze, zobaczcie, jaki papier znaleźliśmy, czadowy, unikorny, wspaniały, także mama Michała dostanie dzisiaj, wiecie, bardzo taki fajowy prezent, co z tego, że w papierze, wiecie, w jednorożce, ale tak na wesoło, nie, rozumiecie, o co chodzi, różowy, ładniutki, także nawet kokardka, znaczy ta gwiazdeczka pięknie pasuje. No nie wiem, nie zdradzę Wam na razie co to. A tutaj łóżko Lejsola, ale Lejsola niestety z nami nie ma dzisiaj. Lejsol już jest na imprezie, Lejsol już czeka u rodziców Michała, a my zaraz się zbieramy. No dobra, jestem w miarę ogarnięta, została mi jeszcze tylko szminka, założyłam już w ogóle mój sweter, nie wiem, czy tam oglądaliście na bieżąco, ale jak nie, to Wam zdradzę, że właśnie ja go jakiś czas temu kupiłam na takich szybkich zakupach, ale powiem Wam, że jestem nim tak zachwycona, serio, jest po prostu czaderski. Taki fajny, przylegający kardigan, właśnie tylko taki wiązany jakby w pasie. Zobaczcie, że ja go sobie tak tu mogę związać. Także myślę, że super, na taką pogodę jak dziś jest idealny. I właśnie na takie, wiecie, wyjścia też właśnie fajnie pasuje mi do białej koszuli teraz, także mega się cieszę, że jednak go wzięłam. Zdążyłam się już uczesać tak na szybko, tylko podpiłam sobie z jednej strony włosy, trochę pomalowałam usta tak delikatnie, a że ten balsam jest taki, wiecie, bardzo delikatnie różowy, ale taki no tłusty jest po prostu, no to nie widać też aż tak mocno koloru tej szminki. Także film już się właśnie zrobił, zaraz go będę dodawać i teraz idziemy do auta i jedziemy. Jesteśmy w samochodzie, także jedziemy teraz prosto do Michała rodziców, tylko że w sumie ja jakby Michał mnie odwiezie, bo Michał jeszcze ma takie jedno krótkie spotkanie i musi, wiecie, jeszcze podjechać w jedno miejsce, także mnie zostawi. Ja zdążę już Wam wrzucić film, bo nie zdążyłam tego zrobić w domu, skończył się montować, ale nie zdążyłam go wrzucić, także akurat zdążę wrzucić, żebyście mieli. I no, no i później już, wiecie, spędzamy czas rodzinnie, wesoło, no i pewnie nie będę za dużo nagrywać, także odezwę się pewnie dopiero jakoś, nie wiem, pod wieczór, nie wiem, naprawdę nie wiem, zobaczę, jak to dzisiaj będzie, ale na pewno Wam dam znać, także kochani, dawajcie oczywiście łapeczki w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no i widzimy się później. Wracamy już z imprezy, wjechaliśmy jeszcze tylko na myjkę, bo mamy po prostu brudny samochód i najwyższa pora go wyczyścić, także czyszczonko i wiecie, jak nowy na święta w sam raz. Wróciliśmy już z imprezy, właściwie z urodzin mamy Michała i teraz jesteśmy już w domu i powiem Wam szczerze, dowiedzieliśmy się o pewnej ciekawej historii i muszę Wam ją opowiedzieć, bo jest w sumie naprawdę zabawna. Oj, sorry, czekajcie, ale normalnie może miałam wrażenie, jakby mi rzęsa wpadła do oka. Dobra, już chyba okej. A słuchajcie, historia jest oczywiście związana z Lejsolem. Lejsol jest główną gwiazdą tej historii. Bo Lacey często właśnie jak zostaje u rodziców Michała, no to, no wiecie, zawsze gdzieś wyjdzie, w sensie na dwór, ma okazję sobie trochę pobiegać, no może się po prostu wyszaleć, bo tam rzeczywiście jest sporo miejsca, żeby sobie pobiegała, pochodziła, także nie ma z tym problemu, a Michała tata też często ją na przykład zabiera ze sobą na rower, że może się, wiecie, wybiegać przy okazji.
Także fajnie, ona to uwielbia i zawsze wraca zmęczona, bo wiecie, trochę chociaż tej energii straci, bo u nas to tak nie zawsze ma gdzie. I co najfajniejsze, okazało się, że jak byli na takim spacerze, właśnie na rowerze, Lejsol sobie biegał, to zobaczyli, w sensie Lejsol zobaczył po raz pierwszy konie. Były chyba 3 konie, może tam więcej, nie wiem. I wiecie, jeden ten koń tak prychnął, tak wiecie, jak to konie mają w zwyczaju. I Lejsol się trochę zdziwił, nie wiedział, o co chodzi. I się tak przestraszył tego prychnięcia, że po prostu natychmiast, wiecie, dzida i strzała do lasu. Po prostu ponoć biegła tak szybko, w ogóle nie reagowała na nic. Mimo, że tata Michała ją wołał, wiecie, żeby wróciła, bo myślał, że się zatrzyma. A ona po prostu w długą ruszyła, strzała psa nie ma. Chociaż jej konie nie goniły, tak, bo były tam jakoś oddzielone, ale ona chyba miała takie przeświadczenie, że ten koń ją goni, że ona tutaj, nie wiem, walczy o życie, że po prostu biegła na maksa, żeby tylko uciec przed tym koniem i ponoć okazało się, że wiecie, ostatecznie się znalazła, tak, no nie uciekła nigdzie, jest z nami, wróciła. W sumie chyba jeszcze jej nie widzieliście, więc nie macie dowodu, ale zaraz wam ją pokażę. Ale wróciła i no po prostu taka wesoła anegdotka. Dobra, zobaczmy, gdzie jest Lejsol. Jak tam się trzyma? Lejsi! Lejs! Gdzie ty jesteś? No jesteś! Tak, u siebie w łóżeczku! Dobry pies! No tak! Lejsunia, konia widziałaś wczoraj? Tak? Takie było zderzenie z koniem, tak? O rany, no niebezpieczeństwo było! Piesek musiał uciekać, nie? Niuniu, no... Ale zobaczcie, już oczka ma takie zdrowe, więc rzeczywiście te kropelki, które dajemy, taka znowu zmiana tematu, te kropelki, które dajemy, działają, także super. No tak, no dobry piesek, no zaraz Cię wygłaszczę, tak, piesek łapek daje, no tak. No zaraz wygłaszczemy Lejsola, no tak, ojejku, jaki Ty jesteś przytulas, Lejsonik, co? Taki jestem przytulasek, no tak. Zobaczcie, jaki piecheł szczęśliwy, rozwalony, nic, tylko psa głaskać, nie? I te kły patrzcie na to. No tak, Lejsol, no już, no wiem, bo ty nie lubisz, jak się ciebie zaczepi, a czasami, nie? Mhm. No ale teraz... A teraz chyba najwyższa pora na małe lenistwo. Powiem wam szczerze, że tak, wiecie, wróciliśmy do domu, zdążyliśmy się tak trochę położyć, odpocząć, bo jesteśmy tacy objedzeni, naprawdę, że zaraz chyba zrobimy sobie tylko herbatę, weźmiemy jeszcze psa na dwór, no i usiądziemy, nie wiem, odpalimy sobie coś na Netflixie, coś pooglądamy. Już wam mówiłam, chyba oglądamy ostatnio taki serial świąteczny, Facet na święta, to się nazywa, na Netflixie i jest ogólnie to naprawdę mega zabawne, bardzo nas wkręci ten serial, także tak śledzimy go i zaraz sobie chyba właśnie usiądziemy i go włączymy. Lejsonik już na swoim miejscu, nie? Powiedz Lejsi. Ej, laska, co ty tu masz? Choinkę na sobie, patrzcie. Normalnie muszę znieść, no to choinka, to go nie zjadaj, Lejsol, no. Zabiorę ci to, tak. No z choinką nie śpimy, nie. Lejsuncia, ty słodziaku mały. Oho, zobaczcie, odpoczynek po imprezie, żyjesz? Odpoczywam, bo chce mi się spać. Chce ci się spać, no to już zauważyłam. Co ty oglądasz? Co ja oglądam? Fail Army. O nie, jakieś śmieszne filmiki znowu. Tak, głupie. Nie, o nie. No, także my teraz już mamy, wiecie, takie wieczorne lenistwo, serio. Tylko widzę, no widzę, że się Lejsol na nas patrzy, trzeba będzie zaraz z nią wyjść, serio, więc ruszamy. Trochę jest zimno dzisiaj, ale damy radę. Nie, Lejsonik? Tak? Idziemy, nie? No, idziemy na spacer, tak? No i jak tu jej odmówić? Trzeba wyjść, trzeba się ruszyć, nie?